obecnej prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, za to, że dba o to, aby to muzeum nie podlegało żadnym wahnięciom koniunktur politycznych, bo tu nie może chodzić o politykę. Tu musi chodzić o pamięć narodową, o istnienie źródeł narodowej dumy, narodowej pamięci. Dziękuję wszystkim serdecznie. Dziękujemy panu serdecznie, panie prezydencie. Na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Ja wcześniej otrzymałem od prezydenta odznaczenie, także w tej uroczystości odznaczeniowej nie brałem udziału. Ale jako spektator, jako widz, czy było panu przyjemnie, że jednak się pamięta o was? Oczywiście, oczywiście. Panie prezydencie, dostojni goście, już wcześniej powitani przez pana dyrektora, przede wszystkim powstańcy warszawscy, żołnierzy podziemnej Polski walczącej. Zadaję wszystkim pytanie, czego pan życzył pana kolegom, którzy nie doczekali takiej chwili? Naszych kolegom, którzy nie doczekali tej chwili, naszych, którzy polegli, tak? No, mam tu niejako zasługi, dlatego że mojej koleżanki, starszej koleżanki, z którą się zaprzyjaźniłem, brat rodzony, nie był nigdzie uwidoczniony, więc spowodowałem, że tak powiem, odszukanie i uwiarygodnienie, żeby go umieścili na tablicy, bo tak to nie miał ani pogrzebu, ani nie wiadomo gdzie. Polek. Przed czas dramatyczny, czas wojny, okupacji, kierowani narodową potrzebą i wewnętrznym przekonaniem włączyliście w konspirację, a gdy wybiła godzina dwóch, wyszliście za broń, aby wyzwolić z nadzieją Warszawę i całą Polskę. Wodczyński nazywał się Czesław i tu jest umieszczony. Jakby tam pan ze mną podszedł... Proszę bardzo, podejdę pana, pokażę. Rad. Jesteście bohaterami godnymi najwyższych odznaczeń. Warszawa miała dramatyczną historię i wielokrotnie dawała dowód męstwa. Wziąłem sobie jako punkt honoru, że tak powiem, odszukanie i udokumentowanie, że brał udział w powstaniu na Mokotowy Pułku Baszta i że, proszę pana, Polek. Patriotyzm czasu wojny wymaga ofiary krwi, bardzo często życia. Siostra jego powiedziała, że Polek, ale ani gdzie jest pochowany, ani w jakich okolicznościach. Wielu przecież z państwa kolegów zginęło w powstaniu. Udało mi się, że tak powiem, odszukać dokumentów pewnych, które świadczyły, że rzeczywiście Polek. Miasto bardzo niezłomne i mężne. Takie miasto jak wy w godzinie próby sprzed 67 lat. Warszawa, jeszcze raz dziękuję wam za to. Jak nie ma aczkolwiek grobu na żadnym cmentarzu, no to tu jest uwieczniony. 41. Wodczyński. Jest. Czesław Wodczyński, Kajtek. Panie prezydencie, pani prezydent naszej kochanej Warszawy, szanowni drodzy goście, ale przede wszystkim drogie koleżanki i koledzy, w waszym imieniu pozwolę sobie parę słów powiedzieć. Była moja wola, inicjatywa, żebym, chociaż nie ma grobu, no to tu jest jego grób. Że może siostra przyjść, złożyć wiązankę, zapalić świeczkę. Pamiętajmy o tym, że właśnie na te etos, ideały, które nas prowadziły do walki, potem przejęła solidarność. Innym sposobem, pokojowym, różnymi strajkami, rozmowami uzyskała wolność. Chwała im za to. Dziękuję panie, panie Tadeuszu Malinowski. To może teraz mesaż damy dla pana znajomego Wodczyńskiego. Mesaż tam do nieba. On pójdzie prosto przez YouTube do nieba. Co by pan by mu powiedział teraz? Że dzielnie walczył
I szkoda, że nie doczekał tej chwili, żeby z nami mógł tu świętować rocznicę wybuchu powstania. My wszyscy powstańcy, kiedy znajdziemy się tutaj w Muzeum Powstania naszego, odczuwamy pewne ściśnięcie gardła, no i bicie serca mocniejsze. Tu, kiedy stoimy przed murem pamięci, na którym są wyryte nazwiska i pseudonimy naszych koleżanek i kolegów. Pamięć o nim została uwidoczniona i nie zaginie dzięki temu. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy oddali swoje życie za wolną, niepodległą naszą ojczyznę. Strzelec Czesław Wodczyński, pseudonim Kajtek. Dziś wolny, niepodległy naszej kochanej ojczyzny, chciałbym, aby było takie zjednoczenie narodu, jak było zjednoczenie podczas powstania i II Rzeczpospolitej. Oj, kochani moi. Dzięki takiej akcji jak pan, część ludzi na nowo ożyła. Dobrze, i co mam zapisać? Strzelec. Starszy? Nie, strzelec po prostu. Dobra. Czesław Wodczyński. Wodczyński. Czesław Wodczyński. Czesław. Pseudonim Kajtek. O, czy to burza? Żołnierz pułku Baszta. Kajtek? Tak. Ile miał lat, jak zginął? Ja to wszystko tutaj miałem, te dokumenty i zostawiłem. Mniej więcej. No młody człowiek podejrzewam, młody człowiek był wtedy. No oczywiście. On był, Baszta, tak? Jak ona jest z 25 roku, a on był starszy. Proszę chyba. Bardzo, już panu zapisałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę. Dziękuję bardzo. Ale jak pan będzie chciał blisko, to ja odczuję. A pan jest z Warszawy? Tak. To ja do pana w panę kiedyś zadzwonię, pokażę panu, co zrobiłem i może tą siostrę pan zaprosił. A nie, bo... oczywiście. Ile, że... bo ona się pamięta go, może ma zdjęcie na jego. Razem mieszkamy w Wesołej. Pozwólcie, kochani, że uczcimy pamięć tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za właśnie tą wolność. Uczcimy minutą ciszy tych wspaniałych dziewczęt i chłopców. Dziękuję bardzo. Nie zdążyliśmy filmować wręczenie medalu, ale proszę powiedzieć, jak pan to odebrał? Jakie są emocje po tylu latach? Załatwiałem kolegom, a teraz mnie załatwili. Komorowski, podpisując, pamięta o mnie. Miałem 16 lat, jak wybuchło powstanie. No,
16. Ja miałam o rok więcej, wyszłam, mówię, matuś, idę najwyżej do końca, bo wyszłam w niedzielę. Przyszłą niedzielę jestem w domu. Nigdy nie widziałam mamy po domu niczego. To chyba duże szczęście, że dożyliśmy taki czasów, że można w sposób wolny mówić o takich sprawach, prawda? Nie tylko, nawet... że mówić, ale nie, że w ogóle. Nie tylko, że mówić, to jeszcze otrzymujecie medale. Że żyjemy. Pięknie, dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę. 16 lat, jak wybuchło powstanie. No. 16. Ja miałam o rok więcej, wyszłam, mówię, matuś, idę najwyżej do końca, bo wyszłam w niedzielę. Przyszłą niedzielę jestem w domu. Nigdy nie widziałam mamy po domu niczego. To chyba duże szczęście, że dożyliśmy taki czasów, że można w sposób wolny mówić o takich sprawach, prawda? Nie, i nawet... że mówić, ale że w ogóle. Nie tylko, że mówić, to jeszcze otrzymujecie medale. Że żyjemy. Pięknie, dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę. Tu też jest... Dziękuję. Proszę bardzo, ja panu zrobię zdjęcie. Proszę bardzo. Uśmiech. Proszę. I jak mi zdacie maila, to wam jeszcze przyślę wideo tutaj, dobrze? Dobrze. A wy tak samo braliście udział w formowaniu. Tu mój znajomy, wujek mojego kolegi też był w powstaniu, nawet brał w takich specjalnych akcjach zbrojnych, bardzo ryzykownych. Abyśmy byli w murcie obaj. A, no właśnie, widzę ten. A czy to nie za późno, ale czy cieszycie się, że w ogóle docenili, że zostali w ogóle powstańcy w tak uroczy sposób? To jest ogromna dla nas przyjemność i satysfakcja, że nasz trud wreszcie został doceniony. Tylu z nas poległo i jakoś przez wiele lat o tym się nie mówiło. Całe szczęście, że jeszcze ktoś żyje, bo że nie jest za późno, prawda? Bardzo się cieszymy. Chcielibyśmy jak najdłużej pojść, bo my tutaj stale przychodzimy. To jest właśnie to, co nas jakoś tak krzepi, że pamięć po naszych czynach pozostała. A dla wszystkich kolegów, co już odeszli, niestety, co by pan chciał powiedzieć? Dla tych, co nie doczekali tego momentu. No serdecznie o ich wspominamy, pamiętamy. Na szczęście wielu z nich nazwisk w różnych wydawnictwach jest uwzględnionych, nie tylko na tej tablicy pamięci tutaj w Parku Wolności. Z wielkim sercem wspominamy wspólne nasze przeżycia. Dziękuję bardzo. A pani ja tam chcę chciał... Proszę bardzo. Na to przesłać. Dobrze, przesłać obyczaj pani do 2 tygodni, bo ja jestem z Francji, także dobrze, tutaj dobrze. Dobrze. To jest, dobrze. To jest nasz miły. Dobrze, bardzo dziękuję pani kapitanie. A pani kapitan, to jest normalne, że tylko kobieta była kapitanem? Jest normalne, nawet ja zaawansowałam na jeszcze wyższy stopień. A to nie było trudne zadanie dla kobiet w tym czasach walczyć z bronią w ręku? No, ja panu powiem, ja nawet miałam broń. Normalnie to były sanitariuszki głównie. Aha. I sanitariuszki łączniczki. Ja byłam łączniczką batalionu Zaremba-Piorun. I poszłam do niewoli. Byłam w niewoli niemieckiej, tak. Nawet w pewnym momencie aresztowali mnie, byłam w kacecie. Ale przeszłam, żyję, wróciłam do kraju, jakkolwiek dostałam stypendium do Francji. Jedno tylko pytanie, bo już muszę lecieć. Tak. Czy to dobrze, że chociaż późno, ale że jednak pamięta się o was i że poświęca się tak piękne miejsce wam? To jest wspaniała rzecz oczywiście, bo tu tyle zginęło i tyle walczyło i tyle... I to jest ta mała walka o wolność, pamiętajmy o tym, że nigdy więcej powstań. Tak. Nigdy więcej wojny. Ja się tak cieszę, że jest wspólna Europa. Czyli życzymy tego, żeby sanitariuszki były sanitariuszkami, ale nie walczyły. Tak, w szpitalach normalnych. Dziękuję wam bardzo, dużo zdrowia. Tu właśnie jesteśmy na żywo jeszcze z swoim wujkiem. Może przestaw wujka. Czym się zasłużył wujek dla Polski? To jest mój wuj Jerzy Nachman, podczas powstania warszawskiego żołnierz zgrupowania Chrobry 2 Armii Krajowej, a de facto Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim Kazi Kolecki. Czy nic nie pomyliłem, wuju? A teraz już się pan nie boi podać swojej prawdziwej tożsamości, już panu nic nie grozi za tą akcję? Nie, no powiedziałem, Jerzy Nachman. No dobrze, czyli nadszedł czas wolności, że można oficjalnie uznać takich ludzi jak pan. Nie zamknął. Ja zacząłem powstanie o 2 godzinie. Na Orlej, tak? Na Senatorskim. I później chyba wy tu w Orlom, tak? Wjechaliście i tam spotkaliście się z innym oddziałem. Wy byliście w mundu... Nie, broń chyba wyjmowaliście. Była taka sytuacja spięcia, bo oni nie wiedzieli, czy wy jesteście swoi, czy Niemcy, tak? A wujku, czy wujek mógłby krótko opowiedzieć o spotkaniu z rotmistrzem Pileckim, jakie miało miejsce w okolicach placu Starynkiewicza. Rotmistrz Pilecki to jest legenda, jeden z największych bohaterów. Wuj miał właśnie okazję spotkać rotmistrza. Rotmistrz się zdradził wam plany przejścia piwnicami, tak? To... Rotmistrz Pilecki przygotowywał zdobycie dyrekcji wodociągów i kanalizacji, ale miał tylko 4 ludzi z
z krótką bronią. A ja miałem 18 najlepiej uzbrojonych i rotmistrz Pilecki mi przygotował, a ja to przeprowadziłem. Jest rozkaz. Mam oryginalny rozkaz. Kto, jak to przeprowadzić? A czy tu na tej tablicy jest imię wygrawerowane rotmistrza Pileckiego? Nie. Nie ma. Nie. Błąd jest, trzeba będzie kiedyś to uzupełnić. No, on ma tablicę na placu, przy placu Stawnikiewicza. A widzę, że panu dostał pan łyk wody, bo było ciepło dzisiaj. Jak się pan czuje? Nie jest pan trochę zmęczony? Nie. Emocje? 89 lat, ale już... 89 lat i jeszcze jest w porządku, tak? Na chodzie. Na chodzie, właśnie. A czego by pan życzył wszystkim pana kolegom, co niestety już nie żyją? Z którymi pan walczył? Nie doczekali takiego dnia, że będzie wolna Polska, że będzie można... Są tu na tablicy. Są tutaj, tak? A wie pan, w którym miejscu?